Nie jest przy tym filmie, tylko jarbę piję na streamie. Ale dobra, ostrzeżenie widzowie, jak jecie to przestańcie o podobno obrzydliwe. Zobaczmy. Ten odcinek zawiera treści A dotyczące można to na Twitchu obejrzeć? Jak oglądał to ktoś? Streamer jakiś? praktyk, które mogą być uznane za odpychające lub obrzydliwe. Jeśli uważasz się za osobę wrażliwą, przemyśl wyłączenie filmu lub oglądanie go bez ekranu jako podcast. Czemu bez ekranu w dupę? No dalej, piesku. Ktoś dostał bana za oglądanie tego? Daj link. Bo nie wiem, czy to mogę oglądać teraz. Bonzel, w dupę, przestań, bo uść. Dobra. Gadałem do ciebie, a ty dalej. Godzineczka. Klasycznie. Klęcz i składaj daninę. Klękaj, śmieciu. Dobrze, pani. Klękaj. Niżej, śmieciu. To jakieś TikToki dla jaj? Marzysz o nich, prawda? Tak bardzo chciałbyś je powąchać i wyprać w swoim pyszczku. Nisko. Przepraszam za każde słowo. Biznes co? Findom? Co to znaczy findom? Istnieje wiele biznesów zbudowanych na różnych mechanizmach. Dzisiaj przeanalizujemy sobie rosnące jak grzyby po deszczu biznes na Twitterze zbudowane na dominacji finansowej i upokorzeniu. Co ty piszesz? Rzucenie zdjęcia swojej brudnej stopy z podpisem Wieczorne dojenie. Wiele osób może podrapać się po głowie, o co w tym wszystkim chodzi, ale już jeden z użytkowników skomentował to zdaniem idealne do wylizania. Biznes Findom, zwany inaczej dominacją finansową, rośnie na popularności na platformie społecznościowej Twitter, gdzie uczestnicy angażują się w interakcje oparte na aspektach finansowych i emocjonalnych. Odstawiam jarbę na ten film. Biznesowego osoby określające się jako dominy, królowe czy boginie wykorzystują finansowo ludzi zwanych niewolnikami, psami, frajerami oraz innymi określeniami mającymi drugą stronę upokorzyć. Na czym to wykorzystywanie polega? Tak zwani niewolnicy wysyłają takim osobom przelewy, najczęściej bliki oraz PayPal, opłacając internetowe zamówienia. Dzięki Kubik z 7 lat. Lub wysyłając pieniądze na konto. Dochodzi więc do tak zwanego dojenia i upokarzania, bowiem mężczyzna płaci tutaj za bycie zdominowanym i upodlonym. I jak zazwyczaj w 99% biznesów należy okazywać szacunek klientowi, tak tutaj mamy wyjątek od reguły, w którym monetyzowane są zupełnie inne wartości niż w klasycznym biznesie. Ale co jest w tym najbardziej szokujące? To fakt, że niejednokrotnie osoby prowadzące praktyki biznes findom są mężczyznami, którzy w celach zarobkowych udają kobietę. Więcej na ten temat usłyszysz... Czyli jedne chłopy dymają drugich chłopów, a żaden z nich nie jest homoseksualistą, tak? No i tak ten świat się kręci. Na końcu odcinka. Biznes findom charakteryzuje się wulgarnością, poniżaniem czy innymi rzeczami mającymi wywołać skrajne emocje, jak na przykład udostępnianie w sieci zdjęć brudnej bielizny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że takie treści tak, nie są mogli. W żaden sposób regulowane czy filtrowane. Nie znajdują się one na pomarańczowej platformie, tak, kuinta, ale na ogólnodostępnym Twitterze, bez oznaczenia, że to treści dla osób pełnoletnich. Zobaczyliście mocne rzeczy, więc teraz 30 sekund odpoczynku dla mózgu ze sponsorem odcinka, Cambly. Oczywiście polecamy od nie wiem, ale się dowiem, wiadomo. Czyli lekcje dla dzieci na temat... Przeczytam teraz kilka komentarzy, które można zobaczyć pod tym materiałem. Kocham ten dźwięk. Jeden z was spisał się idealnie, a reszta na co czeka? Twoje konto bankowe służy... Cześć, co? Bo już nie odcięło. Teraz kilka komentarzy, które można zobaczyć pod tym materiałem. Kocham ten dźwięk. Jeden z was spisał się idealnie, a reszta na co czeka? Twoje konto bankowe służy jedynie do przechowywania moich pieniędzy. Oddaj grzecznie to, co do mnie należy. Klucz... To post urzędu skarbowego, czy co? Akurat w tyłacie RB.
kluczowe jest zrozumienie, że ten biznes nie tylko bazuje na toksycznych mechanizmach, ale również przynosi toksyczne skutki każdemu, kto bierze w tym udział, a nieświadomi ryzyko. Królowo Ej, ja pierdzielę, ty. Nie wiem, wydaje mi się, że lepiej było nie oglądać tego i nie wiedzieć, i nie mieć świadomości, że coś takiego istnieje. Chyba na czasem lepiej nie mieć świadomości. Ale już zaczęliśmy, już jakby zanęcona została ciekawość i już nie da się tego przerwać. To już trzeba obejrzeć do końca, niestety. Znaleźć się w trudnych sytuacjach finansowych i emocjonalnych. Wyróżniłbym 3 poziomy tego biznesu. Pierwszy to pisanie oraz prowadzenie mediów społecznościowych, aby zdobyć swoich niewolników, zapewniających regularne przelewy. Drugi to monetyzowanie brudnych ubrań. Trzeci to spotykanie się i upokarzanie swoich klientów na żywo. Każdy poziom tego biznesu różni się oczywiście ryzykiem, ale również zyskami. Im większe ryzyko, tym więcej pieniędzy można z tej działalności pozyskać. Karamba. Oczywiście ten autorski podział został stworzony jedynie na podstawie obserwacji. Nie każdy bowiem decyduje się na spotkanie na żywo czy wysyłanie brudnej bielizny. Większość z uczestników i uczestniczek tego biznesu pozostaje na poziomie pierwszym, czyli prowadzeniu mediów społecznościowych i poszukiwaniu finansowych niewolników. Może się wydawać, że każdy powinien móc robić... Boże, zastanawia mnie tak bardzo, jak działa mózg tych ludzi, jeżeli to nie jest troll. Że oni tak to widzą. Czy to jest... To nie... Uznajmy, że to nie jest troll. Wyjdźmy z takiego założenia, że to nie jest trollowanie. To jak ten mózg działa, że im się to podoba? Jezus Maria. Nie, powinni... Nie wiem. Powinny być jakieś sekcje zwłok legalne i takie badania mózgu jakieś, żeby dojść do tego. To mnie zbyt ciekawi. Petycja. Będę zbierał podpisy od jutra. Poszukiwaniu finansowych niewolników. Jak ci ludzie... Jak to działa wszystko? No jak to się łączy? Może się wydawać, że każdy powinien móc robić co chce, tak długo jak nie robi krzywdy innym. Najbardziej przerażające jest jednak to, że takie biznesy często prowadzone są również przez mężczyzn, którzy udają tylko kobiety. Na Twitterze przecież nikt nie zweryfikuje, kim faktycznie jest osoba prowadząca profil, a zdjęcia czy filmy udostępniane na Twitterze mogą należeć do kogoś innego. Nie ma się co dziwić. Praca na etacie wymaga często niemałego wysiłku. Mężczyźni nie chcą więc zostawać w tyle, więc wykorzystują innych mężczyzn i korzystają z okazji, aby anonimowo zarobić łatwe pieniądze. Wystarczy tylko nauczyć się poniżać innych. Zasięg takich postów trafia do tysięcy lub nawet dziesiątek tysięcy osób. Mimo że w tym momencie biznes Findom jest pewną niszą, ma on potencjał na dynamiczny wzrost w przyszłości. Istniejący kryzys relacji to idealny grunt właśnie pod takie biznesy, gdzie w łatwy i szybki sposób możesz kupić czyjąś intymność. Ale przejdźmy do analizy aktywnych... Jednak dobrze, AI nas wyzwoli, widzowie. Założę kościół AI. Wyzwoli nas. Bo będzie już masa tego wszystkiego w internecie, no. Rozumiesz? To nas wyzwoli jako ludzkość. Profili na Twitterze. 5 wybranych kont będzie adekwatną próbką, abyś mógł zobaczyć na żywym przykładzie, jak działa ten biznes. W Robloxie oto pierwsze konto, które ma ponad 1500 followersów. Jego opis brzmi: piękna 19-letnia dominująca, która z łatwością owinie cię wokół palca. Klękaj i podaj kod BLIK psie. Interesują mnie tylko konkretni ulegli. Już na etapie opisu profilu widzimy bezpośredni komunikat, z kim dokładnie mamy do czynienia i jakie są oczekiwania wobec osób wchodzących na ten profil. Profil ten głównie umieszcza w sieci zdjęcia swoich brudnych skarpet. Bazuje na prostej komunikacji i wywoływaniu emocji. W pierwszym wybranym poście możemy przeczytać: cóż za hipnotyzujący widok dla takiego uległego beta psa jak ty. Każda chwila spędzona oglądając to zdjęcie coraz bardziej cię obezwładnia. Stajesz się rozkojarzony, wpadasz w sidła Findomu i już jesteś jednym z moich sług i ludzkich bankomatów. Kolejny wpis. Możesz sobie tylko wyobrazić, jak pachną. Dzisiaj chcę mieć tutaj dużo wpłat. Jak mnie zawiedziecie, to możecie pożegnać się na długo z moim kontentem. Lub ta stópka w białej, brudnej skarpetce popali... Rzeczywiście, jak tak na to patrzę, to nie mogę totalnie zrozumieć ludzi, którym się to podoba, ale jestem w 100% w stanie zrozumieć tą drugą stronę, czyli chłopów, którzy to piszą,
Żeby na tym zarobić, to się wydaje banalne. Zrobienie czegoś takiego. Jeszcze jak jest AI i ci napisze skrypt, zakładasz 100 takich kont, dajesz autopost i luj. To ci samo wpieprza. Ty kiedyś były, pamiętam, kiedyś były takie fake linki, że klikałeś w link i tam było 1000 różnych reklam napieprzonych. Wiesz, o co mi chodzi? Że jedna literka się różniła w linku, klikałeś go i tam 1000 reklam. I pamiętam, były biznesy takie z 15 czy 10 lat temu, że ludzie takie stronki zakładali i zarabiali na tym dużo. No i w sumie to jest jakby rozwój w tą stronę. To podobnie. Podobna sraka. Tylko, że inna nisza teraz jest. Jezus Maria, skąd o tym wiem? No, słyszałem o tym, ale nie robiłem tego nigdy, niestety. Ale wyobraź sobie, zamiast YouTube jedna literka inaczej, w sensie nie, czekaj. Nie, czekaj, poczekaj, nie o to chodzi. Tam jest więcej niż jedna. Paliła ci steki w mózgu. Możesz sobie tylko wyobrażać, jak pięknie niesie zapach, bo to jest dla takiego Siafa śmiecia mi o jak tym. ty nieosiągalne. Przejdźmy teraz do drugiego. Chcę się wyobraź sobie to, no. Tych ludzi, którzy to piszą, tych chłopów. Przecież. Jezus Maria. Przecież to jest takie żerowanie na tamtych ludziach, którzy i tak już są ciężko skrzywieni. Dobra, szczerze, pytanie do ciebie. Czy żal ci jest, widzu, takich ludzi? Czy żal ci jest tego, że chłop prowadzi to konto? I tamten typ, mimo świadomości, że jest spora szansa, że chłop to prowadzi i tak pisze, wysyła pieniądze i tak dalej? No właśnie. Według mnie, jak już jest powszechnie wiadomo, że dużo chłopów może to prowadzić, chyba że im nie zależy na tym, żeby to był chłop. Po prostu, to inna sprawa też, no. Jak to chłop, to nawet lepiej, większy blik pójdzie. Konta. Jego opis brzmi: słodki aniołek o wrę. Ale i tak nie mogę sobie wyobrazić, zrozumieć myślenia tych ludzi, że im się to podoba, coś takiego. To jest już dla mnie abstrakcyjne zbyt. Charakterku. Szukam Jak ten mózg niewolnika. działa? Najpierw weryfikacja. Mój czas jest cenniejszy niż twoje życie. Dogi. PayPal, Revolut, bliki, karty. To konto ma ponad 3000. To brzmi jak pamiętam Nie koniec interesuje gadu mnie gadu. tylko, jak to Tam płaci. była masa Jestem fake zielony, kont, wiecie, jakichś chcę tylko PDF-ów, płacić. jakichś dziwnych opisów. Jamal, łowca rowerów, dał na Golibordę 5 złotych. Dzięki. Wysłałem ci w donate ponad 100 złotych. Mam suba 3 miesiące. Obraziłeś mnie 3 razy. Czym Okej. się różnisz od takich femdom? Gdzie są zdjęcia stóp dla mnie? Od następnego progu. Czy się. Poczekaj, poczekaj, ten slikowałem, ja pi. Followersów. Tutaj również mamy content stópkarski. W założeniu dziewczyna udostępnia zdjęcia i filmy Dziękuję swoich stóp w bardzo. różnych pozach. Przepraszam. Niby nic specjalnego, prawda? A jednak znalazły się osoby, które chętnie Widzę, tak. właśnie wysłałeś 5 zł jakiemuś brodatemu dziadowi, a zobacz, co mogłeś mieć. Zobacz. Mogłeś. W sensie już to masz, bo już jest to zdjęcie. W sensie mogłeś mieć. Właśnie, co mogłeś mieć, skoro już to masz? To jest coś jak te obrazki, co ludzie za 1 000 000 dolarów kupowali. 10 na 10 pikseli obrazki, wiesz, no jest to luj. Konto obserwują, a jakaś część z tych 3000 nawet decyduje się na wpłacanie pieniędzy na konto tej domniemanej dziewczyny. Oto wybrane wpisy. Śmigule IG. Czekam na ciebie, kundlu. Nastolatka chce się zabawić twoim kosztem. Posłuchaj mojego cudownego głosu, a potem zgłoś się i zostań moim wiernym psem. Pierwszy dzień noszenia skarpetek. Który piesek będzie chciał je wyprać w buzi za kilka dni? Dużo filmików do wykupienia. Ale Dzisiaj proszek cały do prania wieczór do będę na mordy, eks to i możesz chętnie umrzeć. wypiorę was co do grosza. Pewnie Nie rób domyślasz tego. się, że nie jest łatwo znaleźć kogoś uległego, kto z marszu zostanie finansowym niewolnikiem przypadkowej dziewczyny z internetu. W teorii tak. Finansowy niewolnik, to też to brzmi aż. Ale istnieje kilka sztuczek, które umożliwiają taki układ. A dziewczyny lub chłopaki z Twittera doskonale Dzień zdają sobie z dobry, tego sprawę. królowo. Wystarczy być pewnym siebie, zdecydowanym i rozumieć dynamikę władzy.
Tak jak widzimy na przykładzie drugiego konta, mamy tutaj prosty komunikat o poszukiwaniu niewolnika, którego wartość jest nieustannie umniejszana. Do tego oczywiście informacje o preferowanych formach płac. Z tego 5 lat, Michu? Trzecie konto ma ponad 3,5 tysiąca obserwatorów. Jak? Obejrzyj i złóż daninę, sługo. Wysłuchaj nagrania i wykonaj, co rozkazuje królowa. To tylko niektóre z wpisów użytkowniczki lub użytkownika do swoich obserwatorów. Content ponownie zawiera zdjęcia i filmy brudnych skarpet urozmaicone o zdjęcia butów. Oto wpisy, które znajdziemy na tym koncie. Uklęknij i posłuchaj złotych... Co to jest? Filmik z Vinted? Serio, kogoś popije przyło? Ktoś będzie płacił, żeby oglądać więcej takich na priv? Nie, naprawdę. Sposób myślenia tych ludzi jest dla mnie jakbyś serio... No, ty mówisz, że UFO nie jest na Ziemi? Jest, zobacz. To jest niemożliwe, że my i ludzie, którzy płacą za to, to też są ludzie. W sensie, też mają ten sam mózg. To jest coś innego. Dosłownie to są kosmici. Ich mózg działa po prostu inaczej i nie da się tego zrozumieć. Nie da się po prostu. Zawiera zdjęcia i filmy brudnych skarpet urozmaicone o zdjęcia butów. Oto wpisy, które znajdziemy na tym koncie. Uklęknij i posłuchaj złotych słów królowej. Tak, jesteś Mr. Wosen, dokładnie. Frajerem, któremu leci ślinka na sam widok ubrudzonych skarpetek. Klęcz i zgłoś się z kodem. Zgłoś się z daniną, uległy sługo. Pieniądze za moje zakupy same się zwrócą. Teraz opis kolejnego konta. Jestem młodą, piękną dominą. Szukam służących bankomatów. Zgłoś się do mnie, głupi kundlu. Ponadto mamy oczywiście odnośnik do PayPala i Revoluta, a nawet linka do OnlyFansa. To właściwie jedno z niewielu kont, na którym osoba prowadząca profil zdecydowała się upublicznić swój wizerunek. A to już krok dalej w porównaniu do udostępniania zdjęć samych stóp czy brudnych skarpet. Dzielenie się w internecie może bowiem nieść ze sobą zagrożenia, o których powiem za chwilę. Przeczytajmy kilka wpisów tego konta, które ma ponad 17 tysięcy followersów. Na razie nie klikam nic, oglądamy. Tak, pod bucik twoja wypłata ma trafić. Dobrze myślisz. Jak rzucę swoją zachcianką, mam nadzieję, że piesek się nie załamie. Chcę więcej na dzisiejszy wieczór. To, co na zdjęciu, to ledwo na waciki starczy. To już ostatnie konto, na którym ponownie widzimy nie mnóstwo stópkowego kontentu. Stopy w skarpetach lub butach to ponownie kluczowe elementy kontentu publikowanego na tym profilu. Jednak, tak jak w przypadku poprzedniego konta, tak tutaj mamy ponownie udostępnianie własnego wizerunku. Użytkowniczka Twittera publikuje... Dziękuję bardzo. 44N74N0 dał na Golibordę 10 zł. Ale co ty mówisz? Nie są ludzie, to bety. Poza tym oni piszą i kłot, dzień dobry królowo i kłot, a tu raczej powinno być i kłot, dzień dobry pani kurwo i kłot. Wizerunku. Użytkowniczka Twittera publikuje takie wpisy jak zapraszam na dominację głosową i moje spocone skarpetki, czy przepraszam, wąchaj spocone stopy w skarpetkach pod nóżku. Jesteś dla mnie zwykłą zabawką do użycia i pozostawienia. Obserwacja wybranych profili prowadzi nas do prostego wniosku. Dla właścicieli tych kont nie liczy się nic więcej niż pieniądze swoich obserwatorów. Cześć królu, kiedy wyślesz te stópki, jestem twoim... Jezus Maria... Oczywiście nie dotarli jest to nic nowego, że jednym z kluczowych pragnień ludzi jest posiadanie pieniędzy. Dotarli jednak tu bankomaci. Uwagę, że na Twitterze takie komunikaty to są podawane w bardzo bankomaci. Bezpośredni i niezwykle obraźliwy sposób. Mimo, o kurde, Cewort, przepraszam. Zwłaszcza tych, które zdecydowały się udostępnić swój wizerunek w sieci i prowadzą w internecie takiego rodzaju przepraszam. Konta. Teraz być może ich content cieszy się popularnością i mają ze swoich zdjęć i filmów dobre pieniądze. Jednak co będzie za kilka lub kilkanaście lat, kiedy popyt na stopy na Twitterze się skończy. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o możliwościach, jakie daje AI, który coraz lepiej radzi sobie z generowaniem treści. Także tych o charakterze erotycznym, które tak dobrze mają się na Twitterze. W dobie treści generowanych przez AI, które często przedstawiają treści wyidealizowane, w tym kobiet nie, o idealnej twarzy i figurze, było. Kobiety z krwi i kości filmie. Mogą tracić na znaczeniu. AI to więcej możliwości. Jednym słowem, treści generowane przez sztuczną inteligencję mogą być lepiej wyreżyserowane i bardziej stymulujące dla osób szukających takich treści w internecie. Tak, bardzo. Co będzie, kiedy takie dziewczyny będą chciały rozpocząć karierę zawodową i zaczną szukać pracy?
Rzeczy raz udostępnione w internecie nie giną, a takim osobom bardzo trudno będzie zacząć od nowa z czystą kartą. Patrzą na ten biznes krótkowzrocznie. Skoro sprzedawanie zdjęć stóp mi się opłaca, dlaczego miałabym z tego nie skorzystać? Z drugiej jednak strony, zawsze z tyłu głowy należy mieć myśl, a co jeśli zarobek na Twitterze się skończy? Stwórzmy sobie hipotetyczną opowieść. Jesteś dziewczyną w klasie maturalnej i chcesz sobie dorobić. Aktualne czasy oferują ci takie możliwości, że możesz z własnego domu monetyzować upokorzenie mężczyzn przez internet i pokazywać dominację finansową nad nimi. Koleżanka podsuwa ci pomysł. Hej, zacznij upokarzać mężczyzn dla pieniędzy. Jesteś maturzystką i chcesz rozpocząć karierę na Twitterze, udostępniając na profilu na przykład swoje... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest na tyle nisza ogólnie, że po pierwsze nie żal mi ani tych chłopów, co się dają upadlać, ani tych głupich bab, co to robią. To jest i tak mało takich ludzi. Myślisz, że będzie więcej czegoś takiego widzą? Jak myślisz? To jest taka absolutna nisza się wydaje. Nigdy nawet o tym nie słyszałem. Ale to też o niczym nie świadczy, że ja o tym nie słyszałem w sumie. Karpetki. Bo ja nawet Twittera nie używam to. Ale patrząc po zasięgach tych postów tamtej jednej, no to nie było dużo raczej. Na początku ta propozycja może wydawać się atrakcyjną i łatwą drogą do zarabiania dodatkowych środków finansowych. Rozważasz kuszącą perspektywę zarobienia pieniędzy, nie wychodząc nawet z domu, jednakże... Austriacki akwarelista też był niszą na początku. No tak, ale tutaj nie mówimy o polityce. No. Nie zdecydujesz się na tę ścieżkę, jeszcze. Warto zastanowić się nad konsekwencjami takich działań. Ryzyko psychologiczne i emocjonalne związane z upokarzaniem innych dla własnej korzyści finansowej jest ogromne. Praktyki FINDO mogą prowadzić do utraty zdrowego poczucia wartości oraz wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne, zarówno twoje, jak i tych, których miałabyś upokarzać. Trudno przewidzieć, jak w dalszej perspektywie takie działania będą oddziaływać na twoje samopoczucie i moralność. To samo tyczy się oczywiście mężczyzn prowadzących tego rodzaju konta. Prawda. Ponadto ważne jest zrozumienie, że uczestnictwo w praktykach FINDO wiąże się z ryzykiem utraty zaufania i szacunku w społeczności. To, co może początkowo wydawać się szybkim i łatwym sposobem na zarobienie pieniędzy, później może stać się przeszkodą w budowaniu trwałych relacji i kariery w przyszłości. Należy pamiętać, że no to dość oczywiste. Utrwalają schematy, które wpływają na późniejsze relacje z ludźmi. Zachowanie osoby dominującej może zacząć wyciekać w stosunkach z osobami, na których jej zależy. Przekonajmy się o tym na przykładzie. Jesteś tą wspomnianą wcześniej maturzystką, która... Ja strzelam, że te baby, a jeżeli są, bo jak tam chłopy to robią, no to nic nie zmieni, że to robili, bo i tak się pewnie nigdy nie pokażą. Ale jak są jakieś te baby, no to raczej nie myślą nawet o tym do przodu, tak jak on tu mówi w tym filmie, więc no... Chcę sobie dorobić. Decydujesz się więc na stworzenie profilu na Twitterze o charakterze erotycznym i zaczynasz na tym zarabiać całkiem dobre pieniądze. Jednak pomyślmy, jak po tych doświadczeniach odnajdziesz się w związku? Jabłuszko zgniotła, jeśli trafisz na tolerancyjnego chłopaka, to dobrze, ale co jeśli twoja praca lub przeszłość będzie mu przeszkadzać? Rodzina również może nie być zachwycona tym, że ich córka zarabia w ten sposób w internecie, przecież nie tak ją wychowano. A jak to może wyglądać z perspektywy osoby wykorzystywanej? Innym problemem tak jest to, wychowano. Że zdominowana osoba przyzwyczajona problem do wysokiej wychowania rel? Będzie stale poszukiwać. Po pierwsze, ciężka, żelazna ręka ojca. Ona zawsze pomaga. ...bardziej intensywnych doznań. Prościzna. Zupełnie jak narkoman, który nie jest w stanie poczuć haju z dotychczasowej dawki. Zrujnowany budżet domowy, wyłudzanie coraz więcej pieniędzy od znajomych, rodziny, czy branie kredytów dla zaspokojenia zachcianek swojej utrzymanki, zaniedbywanie potrzeb swoich dzieci, to tylko niektóre przykłady tego, jak szkodliwy może mieć to wpływ. Nie można pominąć również ryzyka, jakie za sobą niosą zabawy o bardziej intensywnych doznań. Kto oszalał? Co napisał widz? Też mam mieszane uczucia ten temat. Widziałem ludzi wrzucających takie zdjęcia na swoje profile, ale gdzie? Czekaj. O czym ty mówisz? Warto pamiętać, że takie osoby mają pewne predyspozycje do bycia dominującymi w relacji, skoro decydują... Czekaj, widz sam ze sobą pisze? Sam siebie oznacza odpowiadając sobie? ...decydują się na taki krok w internecie.
Ale trudno liczyć na to, że młoda osoba o takich upodobaniach zarobkowych zadbała o właściwe zabezpieczenie czynności i posiada wiedzę, w jaki sposób upewnić się, że nie zakończą się one z uszczerbkiem na zdrowiu. Potwierdzam, stary mnie lał 2 razy dziennie. Wyszedłem na ludzi, na przykład oglądam jakiegoś dziada, który ogląda filmy na ety. No i pięknie. Ina zdecyduje się na spotkanie na żywo, może wypróbować nowy ale sposób... Ale przynajmniej nie robisz tego, co na tych filmach jest, czyli wyszedłeś na ludzi. Upokorzenia swojego klienta, jak na przykład podduszanie czy podtapianie. Na tym zapewne to się nie kończy, a z czasem zachowania staną się coraz bardziej skrajne, przekraczając kolejne granice bezpieczeństwa i dobrego smaku. Cała ta zabawa tworzy ryzyko wystąpienia szantażu. Wyobraź sobie sytuację. Jesteś osobą o wysokiej pozycji społecznej i zostałeś namówiony na takie zabawy przez kolegów, tak dla odreagowania całego stresu, z którym musisz sobie radzić. Z początku jest w porządku, ale czujesz, że nie pasuje to do ciebie. Chcesz to zakończyć. Wtedy twoja bogini stawia ci ultimatum. Będziesz jej dawał pieniądze, albo ona upubliczni wasze konwersacje i filmy, które nagrała. Prowadzenie tego biznesu w internecie wiąże się więc szeregiem krótko- i długofalowych konsekwencji, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Na początku takie zajęcie może wydawać się bardzo atrakcyjną formą zarobku, nie wymagającą większego wysiłku. Mało osób jednak zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądać ich przyszłość, kiedy za sobą mają doświadczenie czegoś w rodzaju sexworkingu na Twitterze. Ale co najbardziej jednocześnie fascynujące i przerażające, jakaś część kont jest prowadzona przez mężczyzn. Mężczyźni dobrze znają potrzeby innych mężczyzn, dzięki temu mogą być niezwykle skuteczni i ich wykorzystać. Zacytuję post z mikrobloga dotyczący podszywania się pod kobiety na gadu-gadu, Twitterze i Snapie. Na początku grudnia zainteresowałem się ich ringiem, tak z czystej ciekawości. Nie wierzyłem za bardzo w to, że są z tego jakieś pieniądze i zrobiłem sobie konto na GG. Okazyjnie udawało mi się zarobić 30, no maksymalnie 50 zł za napisanie jakiegoś roleplayu. Dorabiałem sobie tak na różne głupie wydatki, jak jakaś gierka na Steamie i... Fazeci są lepszymi kobietami niż same kobiety? I inne pierdoły. Nie traktowałem tego poważnie. Miałem pracę, w której dobrze zarabiałem i z nudów czasami tak siedziałem na GG i dorabiałem, oglądając na drugim monitorze streama. Eskalacja. Na Twitterze natknąłem się na znaną tutaj kiedyś Mirabelkę KiroJPG. Zarabia ona na Findomie, XD, czyli ogólnie dominuje stulejarzy, biorąc od nich kaskę. Interes na GG rozkwitał. Były momenty, że w ciągu godziny zarobiłem 300 zł i to z jednego typka. Podawał kody Blika, ja zamawiałem sobie dywaniki i płyn do spryskiwaczy do samochodu. Na Twitterze zrobiłem konto i wstawiałem fotki lasek. Na internecie pełno jest iHoring Girlpack. Wrzucałem stópki i w pewnym momencie ogarnąłem, że pijąc kawkę przed pracą zarobiłem tyle, co mam dniówki. Z pracy zwolnili mnie na początku stycznia. Praca na magazynie w Niemczech, a zapotrzebowanie na ludzi spadło. Od początku stycznia z nudów piszę post na Twitterze i gram w gierki. Mam 3 konta na TT, 2 na gadu-gadu, 1 na Snapie. Jestem leniwy, a i tak wyciągam z tego kasy. Znalazłem inną pracę na 3/4 etatu w DE, więc też sobie tam zarabiam. Ale to jest bo ja siedząc przed kompem mam... kasy. W załączniku dodam screen arkusza z Excela. Prowadzę go od początku... A ciekawe, ile w tym prawdy, co on też gada, nie? ...stycznia i bierzcie pod uwagę, że ja to robię wieczorkiem przez 2 godziny i z rana przez 2 godziny leżąc w łóżku. Dzisiaj... Tak samo jak nieprawdziwe baby są i chłopy ich konta prowadzą, tak samo to też może być nieprawdziwe. Po prostu. To jest nadal internet. Ale no... Ciekawe, ile się z tego zarabia. Dzisiaj już wpadło 300 zł, a jest 11, jak to pisze. Tak jak widzisz, po tym Excelu, nawet robiąc to po godzinach, tak, można masa, zarobić no. na tym satysfakcjonujące pieniądze, a co jeśli ktoś się temu poświęca całkowicie? Niestety, biznes Findom w przyszłości ma szansę na rozwój. No ma, dzięki AI. Będzie bowiem substytutem relacji i intymności. Mimo, że to specyficzna relacja, to opiera się ona na poczuciu bliskości, której tak bardzo brakuje w dzisiejszych czasach. Daj koniecznie znać, co ty sądzisz o prowadzeniu takiego nietypowego biznesu. Ja uważam, że nic się nie zmieniło. Jak zawsze historia zatoczyła koło. Warto historię znać. Przypomnij sobie, jak twój stary kupował teletydzień, nie? I z tyłu były gierki, tapety do pobrania, gry. I na dole były jakieś te... Zdjęcie baby i numer, żeby wysłać jej SMS-a czy coś. Czym to się różni? Przecież wiadomo, że to chłopy prowadziły.
Czym to się w dupę różni? Niczym. Zdjęcie jako clickbait, jako bait na cokolwiek, a ostatecznie chłop z chłopem gada. Nawet jakby to baba gadała z chłopem, co za różnica. To jest to samo gówno. No ale w sumie to raczej, mimo że to jest nisza, to raczej to będzie rosło dzięki AI. No bo może być tym go spam po prostu, że to będzie prościej założyć bardzo dużo kont i spamić tym. I w ten sposób może to rosnąć, dotrzeć do większej ilości ludzi. Ciekawe. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę